mam na imię Roman. Od 6 lat nałogowo czytam komiksy. Przez co wyrzucili mnie z roboty, odeszła moja kobieta, a kumple odwrócili się ode mnie. A to wszystko przez audycję prosto z kadru. Najgorszemu wrogowi tego nie życzę. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji prosto z kadru. W każdą sobotę o 15. Na początku dzisiejszej audycji chciałbym przywitać mojego gościa, którym jest Aleksander Gniot z Biblioteki Uniwersyteckiej, który to w bibliotece pełni funkcję wicedyrektora do spraw zasobów, aczkolwiek dzisiaj wprost z kadru goszczę go, ponieważ jesteś również organizatorem dnia darmowego, nie, darmowego dnia komiksu, nie, bo ten dzień jest darmowy. Dzień jest darmowego komiksu, witam serdecznie Państwa. Bo inaczej to byłby darmowy dzień. Nie, nie, dzień darmowego komiksu brzmi lepiej, aczkolwiek no, przetłumaczyliśmy go z Free Comic Day amerykańskiego, chcemy to jakoś tam nazwać, więc stwierdziliśmy, że to dzień darmowego komiksu najlepiej odzwierciedla charakter imprezy. 10 maja, czyli już za tydzień. Dokładnie. W Poznaniu, w murach Biblioteki Uniwersyteckiej na Ratajczaka. Ratajczaka 38-40 od 10 do 17. Fajne rzeczy dla fanów komiksów, no bo przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, będziemy rozdawać komiksy. Za darmo. Za darmo. Znaczy, będziecie rozdawać za darmo, nikt wam nie zapłaci za to, że rozdajecie te komiksy. To tak, no i każdy, kto przyjdzie, dostanie i też nie będzie musiał płacić za komiksy. Dobrze, do tych komiksów przyjdziemy za chwilkę, aczkolwiek oprócz tego, jak będzie wyglądał dzień? Nie chcemy, żeby to było same rozdawanie, bo pewnie impreza by się skończyła bardzo szybko. Wobec tego na pewno będzie to, o czym ludzie często nie wiedzą. Biblioteka Uniwersytecka gromadzi komiksy. Jest ich już w tej chwili ponad 6 tysięcy. Te komiksy będzie u nas można poczytać. Zwieziemy je wszystkie do czytelni, gdzie będą wygodne pufy, wygodne sofy. Będzie tam można w dobrym klimacie poczytać, zobaczyć, co mamy. I jakby zachęcić samego siebie do tego, żeby przychodzić do nas częściej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są wykłady. Co godzinę jest kolejny wykład, można sobie to podejrzeć na naszej stronie, wejść na libamuedu.pl, strony Biblioteki Uniwersyteckiej. U dołu jest zakładka komiksy i tam jest już pełna, gotowa lista bardzo ciekawych wykładów, bo i będzie i o żywych trupach, i coś o Naruto, będą złe postacie z Batmana na przykład i jeszcze wiele innych fajnych rzeczy. Czyli takie tematy, które faktycznie mają potencjał zgromadzić, zaciekawić dużą ilość. Słuchajcie, zapraszamy wszystkich, jeszcze raz możesz powtórzyć, gdzie można znaleźć. Czy nie mówiłeś? Na jakiej stronie? Libamuedu.pl, czyli po prostu najlepiej poszukać stronę Biblioteki Uniwersyteckiej UAM. Tam na dole jest taka zakładeczka komiksy, albo po prostu wpisać do wyszukiwarki dzień darmowego komiksu UAM i musi was przenieść na naszą stronę. To będzie najwygodniejsze, myślę. Skąd pomysł na coś takiego? Kto wpadł na ten genialny pomysł? No, czy genialny się okaże? Kiedyś z Rafałem Polaczem z Multiversum sobie przy jakiejś takiej znajomości wręcz telefonicznej coś tam zaczęliśmy wspominać o tym, że można by coś takiego zorganizować. Miało to na początku wyglądać tak, że Rafał miał przyjechać ze swoim sklepem i rozdawać te komiksy. Ale stwierdziliśmy, że to może będzie za mało i do tego gdzieś tam pojawił się Wojtek Nalec, postanowiliśmy wspólnie coś zrobić. Pogadałem z Rafałem Wójcikiem, który jest u nas odpowiedzialny za komiksy. No i zaczęła się z tego kręcić fajna, mam nadzieję, impreza, która będzie no, fajną majówką dla fanów komiksu. Oczywiście to nie będzie jednorazowa akcja, za rok planujecie kontynuację. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze może dokończę, bo wykłady to jedno i nasze komiksy to drugie. Natomiast no, tak jak wspominałem, to multiversum i rozdawanie komiksów, które przyjechały do nas, już właściwie są specjalnie ze Stanów, natomiast jeszcze nie możemy ich rozdawać. Okładki można zobaczyć gdzieś na linii facebookowej Biblioteki Uniwersyteckiej i już sobie tam wybrać albo zarezerwować coś, co się podoba. Popatrzeć, tak. Już mamy pierwsze zamówienia, już ktoś tam chce przytulać pojedyncze sztuki. Ludzie też pytają, czy trzeba być o 10, żeby a później to już nic. No, chcemy to tak zrobić, żeby każdy, jak tam jeszcze przyjdzie po 12, 13 czy do 17, zawsze coś dostał, także nie ma obawy, że się trzeba ustawić w kolejce.
Parę słów o tych darmowych komiksach, ponieważ z tego co wiem, to nie jest na tej zasadzie, że dostaliście, nie wiem, wszystkie na bieżąco komiksy ze Spider-Manem czy z Supermanem, tylko to są komiksy, które zostały wydrukowane z okazji amerykańskiego Free Comic Book Day i to są specjalne komiksy. Dokładnie tak, sponsorowane przez największe wydawnictwa, także no, znajdziecie tam naprawdę różne historie, od historii dla naprawdę małych dzieci, bo tam jest ich Hello Kitty i różne inne rzeczy, później jest jakiś tam G.I. Joe, no oczywiście jest też Batman, jest jakiś tam komiks historyczny amerykański. No jest tego naprawdę mnóstwo, ja sobie to przejrzałem właśnie też po to, żeby porobić zdjęcia, no, byłem zaskoczony. W Stanach Zjednoczonych zawsze ten Free Comic Book Day to jest pierwsza sobota maja. U nas jest to święto państwowe i wtedy trudno byłoby nam to pogodzić, więc wymyśliliśmy, że to będzie druga sobota u nas w Polsce. Jakoś to przeszczepimy trochę zmieniając, ale myślę, że idea jest słuszna i może się przyjmie. Oprócz amerykańskich komiksów będą również polskie komiksy, ale znaczy polski komiks nie byle jaki, chodzi mi tutaj o zina, którego przygotowaliście. Tak, jest to, my postanowiliśmy wzorem amerykańskich przyjaciół zrobić coś takiego, zorganizować coś takiego, no nie wiem, w Poznaniu. Popytaliśmy ludzi i poprosiliśmy tych ludzi, którzy mają coś, rysują czasami do szuflady i gdzie chcieliby to opublikować. Zebraliśmy to, udało nam się pozyskać fundusze na wydanie tego, mam nadzieję, ładnej formie. Poszło to już do druku. Zin będzie miał 40 stron, jest tam kilku autorów. Komiksy ciekawe, fajne, warte zobaczenia. Oczywiście zin jak najbardziej będzie za darmo. Biblioteka od już dłuższego czasu propaguje czytelnictwo, zwłaszcza komiksów. Macie, jak wspomniałeś, bogaty zbiór, zawsze można do was wpaść i również ten dzień ma na celu propagowanie tego, żeby również przychodzić do biblioteki, poczytać komiksy w ciągu po prostu tygodnia. I tutaj chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do tego tematu, w jakich godzinach urzęduje właśnie ta kolekcja komiksów, że jeśli już mówimy poza tym dniem darmowego komiksu, to jeśli ktoś na przykład akurat wyjeżdża, tudzież był chory albo z innych powodów nie mógł przyjść, ale z chęcią ma coś upatrzonego, co by chciał poczytać, to kiedy może wpaść do was do biblioteki? Znaczy, polecam zajrzenie na naszą stronę i no, jakby dostanie się do katalogu elektronicznego, które opracowujemy, są dostępne i można je poszukać w internecie. Poszukać po prostu przez autora i wcześniej trzeba je zamówić, bo one są w magazynie zamkniętym. Dbamy o nie, wiem, że to cenna kolekcja, która już tam pewnie wielokrotnie tutaj było wspominane, nie tylko te nowe rzeczy, ale również stare. Ostatnio dostaliśmy czasopisma komiksie z Francji, całe naprawdę cenne kolekcje, także nie udostępniamy tego w sposób, że nie wiem, pożyczamy to na zewnątrz. Można to poczytać w bardzo wygodnej naszej czytelni, też na wygodnej pufie, jeżeli jest takie życzenie, żeby zachować dobrą formę, niekoniecznie taką, powiedzmy, sztywną, siedzącą w bibliotece. Także wcześniej polecam zajrzenie do katalogu, zamówienie tego u Rafała Wójcika, łatwo zostaniecie tam gdzieś przekierowani. Po prostu wszystkie informacje są na stronie, zakładka komiksy, tak jak powiedziałem, poniżej. A czy do wejścia do czytelni strzeże strażnik, który patrzy, czy wszyscy umyli ręce, żeby brudnymi, tłustymi łapskami nie dotykać się tych egzemplarzy starych? Ja myślę, że to jest tak, że jeżeli ktoś już się decyduje przyjść do nas, wie czego szuka, wie, że coś, co jest u nas, nie ma tego w sklepie, bo tak często jest, albo są to tak drogie rzeczy, już to, że się wybierze do nas, on wie, zazwyczaj czytelnik, jak ma się zachować i że te rączki muszą być czyste. Także już za tydzień, dokładnie za tydzień 10 maja w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM na ulicy Ratajczaka w Poznaniu. Wszystkich poznaniaków zapraszamy. Zarezerwujecie sobie czas. Moim gościem dzisiaj na początku audycji był Aleksander Gniot, organizator Dnia Darmowego Komiksu, pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej. Dziękuję ci serdecznie za poświęcony czas. Bardzo ja tobie dziękuję za zaproszenie. A jeszcze dodam, że najprawdopodobniej
to taka miała być niespodzianka, a może na sam koniec będą cosplayerzy, także wpadnijcie, zrobicie sobie z nimi zdjęcie, pobierzecie sobie później ze strony i to też będzie jako tam dodatkowa atrakcja. Także jeszcze raz przypominam, 10 maja widzimy się w Bibliotece Uniwersyteckiej. Teraz puścimy wam kawałek, a w kolejnej części audycji zaprezentuję wam komiksy, które oczywiście polecam, żeby chwycić w wolnej chwili. Teraz mamy długi weekend majowy. Mam nadzieję, że w tym długim okresie wolnego czasu znaleźliście również miejsce i czas na to, żeby wziąć do ręki porządny komiks albo porządną książkę. Także nie odchodźcie od radio odbiorniku, wracamy już za chwileczkę. Dzisiejszy przegląd komiksu rozpocznę od wydawnictwa Kultura Gniewu. Z doświadczenia wiem, że lepiej na początku wziąć taki komiks, o którym ma się najwięcej do powiedzenia. Dlatego też do radia dzisiaj przyniosłem najnowszą pozycję kanadyjskiego twórcy Guy Delisle. Guy Delisle zasłynął na całym świecie opisywaniem egzotycznych miejsc i zyskał wiele, wiele nagród, między innymi za takie komiksy jak Pyongyang, potem Kroniki Birmańskie, i myślę, że wielu z was tak na dobrą sprawę z niecierpliwością oczekiwało jego najnowszego komiksu, czyli Kroniki Jerozolimskie. Otóż komiks polega po prostu na tym, że Guy Delisle wraz ze swoją żoną, która pracuje jako administrator w MSF, to jest grupa lekarzy bez granic, międzynarodowa instytucja zajmująca się pomaganiem różnym ludziom na całym świecie, i on w 2008 roku wraz z całą rodziną, czyli żoną i dwójką młodych dzieci, wyjeżdżają do Jerozolimy. Otóż Jerozolima to zazwyczaj jest to dla nas, dla przeciętnego zjadacza chleba u nas w kraju, miejsce tak egzotyczne, że nie do końca orientujemy się na dobrą sprawę w całym tym politycznym zamieszaniu, jakie ma miejsce w Jerozolimie. I też w ten sposób rozpoczyna się komiks. Otóż już na początku naszemu autorowi, który równocześnie jest głównym bohaterem i narratorem tej opowieści, zostaje zaprezentowana cała ta sytuacja polityczna w Jerozolimie, w którym ma spędzić najbliższy rok. I jak on sam przyznaje, nie ma absolutnie pojęcia, o co tak naprawdę chodzi. I zastanawiałem się w tym momencie, czy jeśli czytelnik również nie ma pojęcia tak na dobrą sprawę o sytuacji w Jerozolimie i w całej tej okolicy, to czy za pomocą tej lektury będzie mu ta owa sytuacja przybliżona na tyle, żeby móc się orientować. Jerozolima jest na tyle egzotycznym miejscem, to jest miejsce, w którym jest to centralny punkt judaizmu, chrześcijaństwa, ważny punkt dla islamu, czyli miejsce, w którym splata się wiele kultur, wiele wyznań. I jak to wszystko tak na dobrą sprawę w tym miejscu funkcjonuje? Ale od początku. Komiks mamy podzielony na rozdziały. Każdy rozdział to jest miesiąc. Guy Delisle nie jest dziennikarzem, jak on sam przyznaje, zwłaszcza w wywiadach. Nie jest też jakimś specjalnym turystą. Wie, że ma dużo czasu, ma spokój. Poza tym, na dobrą sprawę, on tam pracuje jako kura domowa. On musi się opiekować domem, opiekować dziećmi, a potem dopiero na drugim planie może sobie gdzieś tam wyjść, pojechać, pozwiedzać, zobaczyć te najważniejsze zabytki i oczywiście, co dla niego najważniejsze, zrobić szkice. Także jeśli jesteście ludźmi, którzy, że tak powiem, fascynują się książkami tudzież programami podróżniczymi, to myślę, że pod paroma względami komiks Kroniki Jerozolimskie mogą was zawieść, ale z drugiej strony pod paroma względami mogą was pozytywnie zaskoczyć. Przez to, że Guy Delisle obserwuje całą Jerozolimę, całe to środowisko, otoczenie i ludzi z własnego, subiektywnego punktu widzenia, powoduje, że zwraca nam, czytelnikom, uwagę na różne detale, na różne drobiazgi, na które my sami w danym miejscu, w danym momencie moglibyśmy po prostu pominąć, moglibyśmy nie zwrócić na nie uwagi. Także jest tutaj mnóstwo smaczków. Oczywiście on zwiedza najważniejsze miejsca w Jerozolimie i my wraz z naszym rysownikiem, naszym bohaterem możemy zwiedzić te miejsca. Oczywiście nie wszędzie pozwolą mu wejść, nie wszędzie po prostu jest też tolerowana jego obecność, także nie wetkniemy nosa niczym ten najsprawniejszy podróżnik, który potrafi sobie poradzić nawet na końcu świata w niesprzyjających okolicznościach. On tutaj jest w zasadzie obserwatorem, on nie
staje po żadnej stronie z konfliktu. Co więcej, co warto zaznaczyć, co trzeba zaznaczyć, on jest ateistą. No nie ukrywajmy, jest w świętym miejscu dla wielu religii, także aż prosi się o to, żeby stanąć po czyjejś stronie i patrzeć jakby na historię Jerozolimy, na historię tych konfliktów z punktu widzenia jakiejś ze stron. Aczkolwiek on tutaj jest w roli totalnie pasywnego obserwatora i myślę, że to jest bardzo duży plus dla samego komiksu, ponieważ jeśli wśród was, drodzy słuchacze, są ultraortodoksyjni Żydzi albo muzułmanie, no to pewne części, pewne strefy, pewne aspekty Jerozolimy mogą być dla was po prostu obraźliwe albo zabawne. I on w tym momencie, fakt, że on jest ateistą, unika ten komiks pewnych kontrowersyjnych sytuacji. Kolejną rzecz, którą zauważyłem, jest to, że on pokazuje różne strony i różne twarze Jerozolimy. I nie chodzi mi też o to, że przejeżdża sobie nagle przez dzielnicę żydowską, gdzie właśnie trwa szabat. Nie chodzi tu o to, że on przejeżdża akurat przez dzielnicę muzułmańską, tylko chodzi po prostu o to, że on w jakiś sposób musi spędzić czas ze swoimi dziećmi i musi w jakiś ciekawy dla nich sposób ten czas zagospodarować. Także jako też dobry rodzic, dobry ojciec poszukuje w Jerozolimie miejsc sympatycznych, miejsc kolorowych, takich, gdzie po prostu jego rodzina mogłaby swobodnie spędzić czas. Oczywiście komiks ma w sobie 335 stron. Ja zawsze podczas lektury zrobię sobie zatki, żeby móc później w trakcie audycji wrócić do jakiegoś ciekawego momentu i muszę przyznać, że w tym komiksie zrobiłem tyle zakładek, że aż ciężko przybliżyć na dobrą sprawę chociaż połowę z nich. No ale czego można było spodziewać po komiksie, który ma 335 stron? Przecież autor musiałby być naprawdę, musiał wybitnie lać wodę, żeby po prostu nie, żeby na przestrzeni tylu kart komiksu nie opowiedzieć tak wielu konkretów. Aczkolwiek okej, mamy tutaj parę ciekawych motywów. Chciałbym między innymi wyróżnić taką akcję, która miała miejsce w Jerozolimie, którą nazwano Breaking the Silence, którą to organizowali byli żołnierze. Wtedy ma miejsce wycieczka po Hebronie i równocześnie jesteśmy w trakcie tej wycieczki, ponieważ on skrzętnie notuje to, co ci żołnierze mówią. I w trakcie właśnie tej podróży oni pokazują absurdy tego konfliktu politycznego. Poznajemy mnóstwo ciekawych ludzi oraz ich podejście. Ja bym na przykład tutaj wyróżnił Samarytanie, kim są Samarytanie? Albo wujek Google, albo Kroniki Jerozolimskie. Nie chcę wam spoilerować. Mamy mnóstwo różnych świąt przedstawionych. No w końcu jest tam w ciągu roku, więc autentycznie siłą rzeczy musi liznąć wszystkie te najważniejsze święta w religii chrześcijańskiej, judaistycznej i islamskiej. Mamy przede wszystkim również przybliżoną historię poszczególnych zabytków. Kiedy na przykład dana świątynia powstała, kiedy została zburzona, za czasów jakiego władcy została odbudowana, kiedy świątynia została odebrana tym wyznawcom i zamieniona na świątynię, gdzie czci się kult innego wyznania. Także naprawdę multum informacji, co więcej, multum ciekawostek. Jak wspomniałem, jego wrażliwość, jego sarkastyczne komentarze powodują, że pomimo tej ponurej atmosfery, która jednak aż bije od tego komiksu, to jednak można znaleźć bardzo dużo humorystycznych aspektów. Bardzo również ciekawych czy egzotycznych, jak na przykład ultraortodoksyjny Żyd, którego nie mogą przełapać nad tym, że rozmawia z kobietami, więc udając, że wiąże but, zaczyna krzyczeć na grupkę turystek, które po prostu zwiedzają żydowską dzielnicę. Mamy na przykład relację, kiedy sam Guy Delisle chce po prostu narysować mur, który przecież jest słynny mur dzielący części Jerozolimy. No i tutaj do niego przecież podchodzą różni wojskowi, którzy nie do końca
pozwalają mu na zwykłe szkicowanie. To można powiedzieć, to są absurdy. Zwraca też również uwagę na ciekawe patenty, zwłaszcza na drodze, które uniemożliwiają jeżdżenie ludziom pod prąd. Chodzi to o takie wysuwane kolce, które nic nie robią ludziom jadącym z prądem, a które mogą przedziurawić bardzo dobrze koła ludziom, którzy właśnie zdecydowali się na jazdę pod prąd. Mamy przedstawioną również architekturę tych wszystkich miejsc. Nawet jeśli nie udało mu się gdzieś wetknąć nosa, to on sam przyznaje, że w tym momencie googluje sobie dane miejsce w internecie i po prostu przerysowuje. W pewnym momencie również organizuje wystawę swoich komiksów i tutaj jest kolejny ciekawy aspekt, ponieważ prezentuje część swoich komiksów i opowiada, czym jest komiks. I akurat podczas tego wykładu zdaje sobie za późno sprawę, że jego przykłady, jego komiksy prezentują nagość i też w jaki sposób zabawne najczęściej reagują właśnie ludzie, którzy przyszli na jego wykład. I oczywiście nie zabrakło tutaj takich ważnych momentów w Jerozolimie, które miały miejsce na przełomie roku 2008 i 2009, jak wizyta papieża Benedykta XVI, jak akcja Płynny Ołów, czyli po prostu zakrojono na szeroką skalę akcji wojskowej w Strefie Gazy, która była wielokrotnie bombardowana. Przypominam, że żona autora pracuje jako administrator w MSF, Lekarze Bez Granic. I tutaj kolejny problem, kiedy to ci lekarze nie mogli dostać się do Strefy Gazy przez te wszystkie checkpointy, ponieważ absurdalne powody. Tutaj jest mnóstwo absurdów. Absurdy chociażby ze względu na sklepy chrześcijańskie, które są zamknięte w niedzielę, ale można w nich kupić alkohol, sklepy żydowskie, które są zamknięte w soboty, sklepy muzułmańskie, w którym nie ma alkoholu, i sklepy, które są budowane na osiedlach, a w których nie warto kupować, bo mówi się, że kupując właśnie na tym osiedlu, w tym sklepie, to wspiera się właśnie ten handel osiedlowy i daje się pozwolenie na tego typu inicjatywy. Także jak widzicie, bardzo, bardzo trudna sytuacja. Co więcej, podział, mieszające się kultury, czyli w jaki sposób on pokazuje różne drobne patenty, różne sposoby, w jaki sposób żyć w zgodzie z okolicznymi mieszkańcami, żeby nawet przez przypadek nie wywołać jakiejś kontrowersji. Słuchajcie, podsumowując, komiks to jest naprawdę pokaźne tomidło, świetna lektura i dzięki temu autorowi znowu, ponieważ przypominam, że on już opisał Birmę, opisał Pjongjang, czyli Koreę Północną. Także znowu za sprawą komiksu z kultury gniewu i autora Guy Delisle można zwiedzić egzotyczne dla nas miejsca. Podczas lektury ja się tylko cały czas zastanawiałem, czy gdyby ten twórca z Kanady trafił do Poznania i mieszkałby tu przez rok, to czy potrafiłby równie zaprezentować właśnie chociażby albo inne miasto Polski w taki sposób, jak zaprezentował Jerozolimę w swoim najnowszym komiksie. Myślę, że miałby na pewno tutaj mnóstwo historii, aczkolwiek Poznań nie wydaje się, przynajmniej mi, aż takim egzotycznym miejscem jak kroniki, jak Jerozolima, która jest opisana w kronikach jerozolimskich. Nie skłamię, jeśli powiem, że jest to poważny kandydat na miano komiksu roku 2014. Jeśli nie macie doświadczenia z komiksami i teraz, zwłaszcza kiedy mamy długi weekend majowy i mamy dużo wolnego czasu i chcielibyście go zainwestować w to, żeby wziąć jakiś komiks do ręki, nie wiecie od czego zacząć, a chcielibyście naprawdę dobrą lekturę, to polecam Kroniki Jerozolimskie. Polecam w zasadzie inne komiksy tego autora, aczkolwiek dzisiaj chciałem wam zaprezentować ten jeden album, który autentycznie jest warty przeczytania. Przejdźmy teraz do wydawnictwa Hanami, które specjalizuje się w mangach dla dorosłych. Przyniosłem do radia ostatni, siódmy tom Balsamistę. Balsamista się skończył.
I nie mam tutaj na myśli, że pan, który zajmuje się balsamowaniem, spił się na amen, tylko że mamy zakończenie serii, co może się dla was wydawać trochę zaskakujące, ponieważ Japończycy mają to do siebie, że jak już zaczną pracować, to ciężko im skończyć i serie po prostu mogą mieć nawet po parę dziesiąt tomów. Tutaj historia jest już zamknięta, 7 tomów. W pewnym momencie my, Polacy, byliśmy na bieżąco z tym komiksem, jeśli chodzi o wydawanie tej pozycji w Japonii. Także bardzo fajnie, ponieważ no nie ukrywajmy, najczęściej wszystkie tytuły dochodzą do nas z lekkim, chociażby lekkim opóźnieniem. Oczywiście to nie jest nic złego, aczkolwiek zawsze miło jest mieć świadomość, że jesteśmy akurat z jakąś pozycją na bieżąco. Mitsuka Zumihara była odpowiedzialna za wszystkie 7 tomów i ona opowiadała historię balsamisty. Praktycznie zrobiła reklamówkę tego zawodu, rozpoczynając od tego, że balsamowanie zwłok w Japonii jest totalnie niepopularne i główny bohater, jakim jest Mamiya Shinjiro, musiał zmierzyć się właśnie z brakiem akceptacji, z niewiedzą Japończyków, czym jest balsamowanie zwłok. Ona to tłumaczy w ten sposób, że balsamowanie, czyli przypominam dla tych, informuję tych, którzy nie wiedzą, to jest po prostu odrestaurowanie zwłok tak, żeby na czas pogrzebu jakby nie było widocznych żadnych uszkodzeń ciała, które mogły mieć miejsce podczas jakiejś nagłej śmierci. Niekoniecznie nagłej, ale akurat najczęściej chodzi tutaj po prostu o jakieś wypadki, które po prostu szpecą. I wydawałoby się, że po co coś takiego czynić, skoro i tak pogrzeb to jest tylko jedno zjawisko, potem trumnę się zamyka, chowa się danego osobnika 6 metrów, 6 stóp pod ziemię. Jednak ona to tłumaczy, że jest to posługa dla żywych, którym później łatwiej znieść rozłąkę z właśnie z najbliższymi, których stracili. Ona również prezentuje inne aspekty balsamowania. Przez ostatnie 7 tomów pokazała głównego bohatera, czyli Mamiya Shinjiro, z paru stron. Z jednej strony on jest taki właśnie typek luźny, który po prostu wyrywa panienki, zmienia je jak rękawiczki. Z drugiej strony totalnie poważny koleś z bagażem doświadczeń, który jest ekspertem w tym, co robi. A z trzeciej strony jeszcze typ, który ma problemy dosyć nietuzinkowe. Jego największym problemem było to, że jednak cały czas obcując z martwymi ludźmi, ze zwłokami, odczuwał pewne zimno i musiał je sobie w jakiś sposób zrównoważyć, poszukując ciepła. Akurat tutaj jego metodą to było poszukiwanie ciepła w tych partnerkach. I dlatego on w ten sposób zmieniał te wszystkie dziewczyny. Niestety jego sposób na życie nie podoba się Natsui Azuki, młodej kelnerki, od której wynajmuje gotycką kaplicę, która należała do jego dziadka, w której to kaplicy właśnie ma ten swój cały warsztat do balsamowania zwłok. Przez ostatnie 7 tomów rozwijała się relacje między tą dwójką i jak pamiętacie, parę odcinków temu wspominałem o tomie 6 i tom 6 było tyle zaskakujący, że Mamiya wyznał miłość owej koleżance, która raz po raz przychodziła sprzątać właśnie miejsce jego pracy. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ system opowiadania historii Mitsukazu Mihara polega na tym, że każdy tom składał się z osobnych historii. Każdy tom to była zamknięta całość, zamknięta historia, która opowiadała jakiś przypadek jakiegoś jego mościa, tudzież jakiejś pani, która w jakiejś tam w pewnych okolicznościach ginęła i dlaczego dla jej czy jego najbliższych to balsamowanie zwłok było takie istotne. Nie było praktycznie żadnych takich wątków, które ciągnęły się z tomu na tom, także tom 7 jest w tym momencie jakby podsumowaniem ich pełnej relacji, które ciągnęły się przez ostatnie właśnie 7 tomów. Ale oczywiście, żeby nie było łatwo,
Trzeba było coś dodać, żeby jednak ta intryga była bardziej ciekawa. Już pomijam fakt, że Natsui Azuki jest totalnie zazdrosna o to, że Mamiya Shinjiro wymienia panienki jak rękawiczki. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że pojawił się w życiu młodej kelnerki dr Wao, który jest patomorfologiem, który zakochał się w Natsui, a którego atutem jest to, że ma po prostu dużo kasy i nie boi się tej kasy wydawać. Co więcej, w życiu Mamiya Shinjiro pojawia się Yamane Saya, która również jest balsamistką, a która przyjeżdża porozmawiać z Mamiją o tym, żeby założyć w Japonii szkołę balsamowania. Pojawia się w końcu wątek, czego tak naprawdę brakuje naszemu głównemu bohaterowi i, a czemu nie, powiem wam, o co chodzi. To nie będzie nawet aż taki wielki spoiler. Chodzi o to, że przez ten cały czas, kiedy on odczuwa to zimno, pracując właśnie ze zwłokami, to owszem, potrzebuje tego ciepła, które znajduje w kobiecych objęciach, aczkolwiek jego największym strachem jest to, że na tyle się zmienił przez swoją pracę, że nie może dać komuś innemu swojego ciepła, że nikt już nie odczuwa tak naprawdę jego ciepła, jego takiego wewnętrznego, które każdy z nas po prostu w jakiś tam sposób powinien emitować. W jaki sposób się skończy ta cała seria, to zostawiam wam, żebyście sami odkryli. Jeśli coś na temat szaty graficznej, no to nie ukrywajmy, że jest to japoński mainstream. Kreska Mitsukazu Mihary charakteryzuje się wyraźnym konturem, bardzo oszczędnym światłocieniem. Rastrem nadaje faktury, tudzież koloru różnym ubraniom. No i właśnie myślę, że najbardziej charakterystyczne dla jej rysunku jest to, że wielką uwagę zwraca do tego, żeby w modny sposób zaprezentować swoich bohaterów. I to jest akurat fajne, ponieważ widać, że autorka ma pomysł, żeby w bardzo charakterystyczny sposób ubrać bohaterów i bohaterki, przez co mówi się o tym, że balsamista ma wręcz taki gotycki klimat. Już nie pomijam fakt, że w tym stylu architektonicznym jest wzniesiona, znaczy w zasadzie w neogotyckim, wzniesiona kaplica, w której pracuje owy główny bohater balsamista, ale w ogóle taki jest też klimat komiksu. Także jeśli lubicie takie mroczne, smutne historie zmuszające do refleksji, to w tym momencie balsamista będzie dla was w sam raz. Jeszcze tylko na końcu dodam, że autorka często historię przeplata różnymi ciekawostkami na temat balsamowania zwłok, a każdy tom kończyła zazwyczaj dodatkiem, w którym przedstawiała jakieś sekrety z pracy nad tą serią. Także balsamista, tom 7 kończący serię z wydawnictwa Hanami. Przejdźmy teraz do wydawnictwa komiksowego i najnowszego komiksu z tego wydawnictwa, czyli Giles McCabe. Tutaj od razu powiem, że to jest dosyć interesujący komiks. Dlaczego? Ponieważ jest to praca dyplomowa, która powstała w pracowni rysunku, ilustracji i komiksu na Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Pod kierownictwem profesora nadzwyczajnego Gabriela Kołata w 2013 roku. Autorką strony wizualnej jest Barbara Okrasa, a scenariusz napisał Daniel Gizicki. Rozpocznę najpierw od scenariusza, ponieważ dlaczego akurat z takim uśmiechem na twarzy słyszycie to zapewne, już opowiadam o tym komiksie, ponieważ rzadko zdarza mi się wziąć do ręki komiks, który jest równocześnie pracą dyplomową. Sam w swoim życiu napisałem dwie prace dyplomowe i wiem, jaki to jest wysiłek i wiem, jakie to jest uczucie, kiedy ktoś ocenia naszą pracę. Także z wielką przyjemnością przebrnąłem przez ten komiks. Jest to kryminał. Cofamy się w czasie i w przestrzeni do 1898 roku, do wschodniego Londynu, dzielnicy Whitechapel. I jeśli kojarzycie ten czas i miejsce, to dobrze kojarzycie ten również akcję z Kubą Rozpruwaczem. No i oczywiście tego dotyczy komiks, który przyniosłem dzisiaj do radia. W tajemniczych okolicznościach giną kobiety, z których usuwana jest jakaś część ciała.
co się okazało w trakcie sekcji zwłok, że wcześniej dokonano, znaczy że motywem przewodnim łączącym wszystkie właśnie zmarłe kobiety jest to, że wcześniej dokonano na nim operacji usunięcia noworodka. Także inspektor Giles McCabe oraz postrzynkowy Jack O'Reilly wpadają na trop Kuby rozpruwacza. I no, przez to, że to jest kryminał, no to niezręcznie na tyle się zawsze opowiada o kryminałach, ponieważ jest ta świadomość, że jedno, ale to jedno słowo za daleko, jedno słowo za dużo i już psujemy przyjemność potencjalnym czytelnikom z odkrywania tej tajemnicy, która skrzętnie krok po kroku na kartach tego komiksu jest właśnie odkrywana. Także jeśli jesteście fanami kryminałów, no to w tym momencie myślę, że jest to coś dla was. Aspekt graficzny jednak uważam za akurat ciekawszy w tym komiksie, ponieważ tutaj autorka prezentuje naprawdę interesującą szatę graficzną, coś co jednak jest bardzo ważne dla artysty. Chodzi tutaj mi o styl. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ w komiksie, że tak powiem, najważniejsze jest to, żeby styl był rozpoznawalny i faktycznie komiks jest na tyle w nietuzinkowy sposób narysowany, wyróżnia się na tle innych komiksów, co jak najbardziej działa na plus. Rysunka jest bardzo szkicowa, aczkolwiek widać pewną rękę autorki i właśnie takie fajne obłe kształty. Bardzo oszczędnie tutaj operuje kolorem. Takie odcienie szarości są tutaj, odcieniami szarości jest, są wypełniane tylko części kadrów. Bardzo często tylko po to, żeby na przykład na pierwszy plan wysunąć główny kontur i całą tą przestrzeń między tym konturem, ograniczoną tym konturem, czyli po prostu postacie, które no, główne postacie w danych kadrach, albo pierwszy plan, albo coś interesującego, co właśnie dzieje się na kadrze, w kadrze. Także kolor w dosyć oszczędny sposób tutaj jest wykorzystywany, ale w bardzo zgrabny i w bardzo fajny, pasujący się do klimatu właśnie tej szkicowej kreski. Oprócz, znaczy wydawałoby się, że rysunki tutaj są w, że ten kolor, który cały czas przewija się, ten dominujący, ta szarość, szara odcień sepi, jest tutaj akurat jest dominujący, aczkolwiek przez to, że to jest kryminał, również pojawia się krew. I tutaj jednak również zwracam uwagę, jeśli będziecie wertować ten komiks, zwróćcie uwagę, w jaki sposób ta czerwień zakomponowana jest w tych kadrach, że rysunki wydają się takie brudne, a zarazem stylistycznie komiks jest bardzo czysty, że z jednej strony mamy tą szkicową, ten szkicowy charakter, ponieważ jest mnóstwo tych takich kresek, tego poszukiwania tego kształtu, jednak komiks jest bardzo przejrzysty i bardzo czytelny. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na ciekawe kompozycje form chmurowych, czyli tych wszystkich dymków, które w śmiały sposób są zakomponowane, są właśnie przedstawiane na ramach tych kadrów. I jeszcze jeden atut, który chciałbym wyróżnić tego komiksu, to jest to, że komiks składa się w 90% z rozmów. I często autorzy, często rysownicy wpadają w potrzaski pewnej pułapki, która nazywa się gadające głowy. Czyli jeśli mamy rozmowę dwóch bohaterów, no to wiadomo, że nic się nie dzieje, prawda? Oni stoją, ewentualnie siedzą, leżą i rozmawiają. I w jaki sposób, w interesujący sposób przedstawić tą rozmowę, żeby no właśnie nie były te przysłowiowe gadające głowy. Tutaj autorka zwraca uwagę właśnie na takie drobne czynności, kiedy to na przykład tytułowy McCabe rozpala fajkę, kiedy właśnie z tej falki pufa, z ust pufa dymem. Także pomimo tego, że komiks w większości składa się z rozmów, to jednak te rozmowy są w bardzo ciekawy sposób rozplanowane. Największym mankamentem jest to, że historia
się nie kończy, ponieważ jest to dopiero pierwszy tom. Dlaczego to jest mankament? Ponieważ jestem świadom, że my Polacy mamy to do siebie, że bierzemy jakiś komiks do ręki dopiero kiedy wyjdzie jego kontynuacja. W sensie, jeśli wiadomo, że to jest pierwszy tom, to dopiero kiedy wyjdzie drugi, to sięgamy po ten pierwszy. Ja bym jednak chciał nawołać was do tego, żeby jednak nie zwlekać z tym, aż druga część wyjdzie na rynku polskim, tylko już wziąć ten pierwszą część do ręki. Dlaczego w tym momencie dajecie sygnał wydawnictwu, że ta pozycja was interesuje? Co więcej, ten sygnał idzie dalej do autorów, którym oczywiście w tym momencie chce się lepiej i szybciej i fajniej dokończyć swoją pracę. Także wydawnictwo komiksowe ze swoją nową pozycją Giles McCabe. Przejdźmy teraz do wydawnictwa Taurus Media, które podjęło się kontynuowania serii Skorpion. Także cofnijmy się w czasie do XVIII-wiecznego Rzymu, do historii płaszcza i szpady, do naszego bohatera Skorpiona, czyli Armando Catalano, którego to zakręcono, którego to wkręcono w intrygi sięgające głowy kościoła, czyli papieża z rodu Trebaldi. Przyniosłem do radia tom 8, który nosi tytuł Cień Anioła. Rozpoczyna się bardzo dynamicznie, ponieważ Skorpion wraz ze swoimi dwoma przyjaciółkami, w tym miłością Mejai, odbija z lochów swojego przyjaciela. W tym samym czasie spotykają się głowy bardzo wpływowych rodów włoskich, rodu Latal, rodu Trebaldi i komentują właśnie politykę papieża, który żelazną ręką trzyma Rzym w garści, który to właśnie rozpoczął obławę na tytułowego Skorpiona. I problematyka, intryga tego albumu kręci się wokół złota, które wkrótce ma otrzymać papież, a któremu to złoto jest niesamowicie potrzebne do sprawowania władzy, ponieważ musi opłacić żołd swoim żołnierzom, którym oczywiście ten żołd zwleka już przez dłuższy okres czasu, także morale podupadają i bez tego złota jego władza może tak na dobrą sprawę z dnia na dzień runąć. Coś zaś u naszego drogiego Skorpiona, zdradzę tylko tyle, że odkrywa coraz więcej tajemnic związanych z dniem jego narodzin. Spotyka cygankę, która ujawnia, że pewien jegomość z blizną na twarzy miał wielki wpływ na to, że w ogóle ten Skorpion, w ogóle Armando Catalano się urodził. Okej, okay, tyle tutaj urywam, żebyście oczywiście nie wiedzieli za dużo i mieli przyjemność z lektury komiksu. Jeszcze tylko napomknę, że w historii pojawia się dawna żona Marie Ange i zazdrosna Mejai, co może zrobić w tych okolicznościach. Jeśli chcecie się dowiedzieć, to chwyćcie do ręki Cień Anioła. Historia, w której właśnie papież oraz ród Latal, ród Trebaldi, jak wspomniałem na początku, robią obławę na Skorpiona. Skorpion ma oczywiście cel, żeby przejąć złoto papieża. Jak to się skończy? Zapraszam was do lektury. Podsumowując dzisiejszy 330 odcinek, na początku moim gościem był organizator Dnia Darmowego Komiksu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, czyli Aleksander Gniot. I oczywiście przypominam, zapraszam was gorąco, żeby za tydzień 10 maja wpaść do Biblioteki Uniwersyteckiej na ulicy Ratajczaka. Będą rozdawane darmowe komiksy, będzie mnóstwo wykładów. Zapraszam was tym bardziej, że rozpocznę właśnie punkty programu, czyli te wykłady. Będę miał przyjemność zaprezentować wam wykład na temat żywych trupów oraz wykład zatytułowany Bleach kontra Naruto. Ale jakie komiksy dzisiaj były omówione? Chronologiczne. Wydawnictwo Kultura Gniewu ze swoim nowym komiksem Gaia Delisle, czyli Kroniki Jerozolimskie. Dalej wydawnictwo Hanami z ostatnim tomem serii Balsamista Mitsukazu Mihary. Dalej
Wydawnictwo komiksowe z komiksem Giles McCabe, Barbary Okrasy oraz Daniela Gizickiego oraz Taurus Media z ósmym tomem Skorpiona zatytułowanego Cień Anioła, który to powstał dzięki współpracy Mariniego z Desbergiem. Żegna się z wami mówiący do mikrofonu Filip Bąk. Życzę wam udanej soboty i oczywiście zachęcam tego, żeby w wolnej chwili wziąć do ręki komiks. Trzymajcie się, cześć! Bada boom, 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 bada bo